Wajda myślał o realizacji Ziemi Obiecanej już wcześniej, pod koniec lat 60. Są takie świadectwa, które potwierdzają, że około 68 roku myślał właśnie o tym, żeby zacząć robić ten film. No ale oczywiście 68 rok w Polsce, można powiedzieć, że był kiepsko dobrym rokiem do podejmowania wielkich produkcji tego rodzaju. I też dokonywała się wtedy reorganizacja, czy godowała, została dokonana tak odgórnie reorganizacja kinematografii. Więc podobny projekt z definicji i kosztowny, i bardzo skomplikowany logistycznie nie miał szans powodzenia. Wajda zresztą jeszcze wtedy nie był do końca zadowolony ze scenariusza, bo najpierw się okazało, że prawda, tam bodaj w zespole Kamera jest scenariusz, Wajda się z nim zapoznał, nie do końca był do niego przekonany. Większość plenerów, czy duża część plenerów była realizowana w Łodzi, ale też we Wrocławiu sceny w zoo. Scenariusz napisał sam Wajda, tak? Ostatecznie on jest tutaj autorem scenariusza. Zdjęcia powstawały we współpracy Witolda Sobocińskiego, Edwarda Kłosińskiego i Wacława Dybowskiego. Muzykę, jak już mówiłam, napisał Wojciech Kilar. Do tego dochodzi znakomita obsada aktorska i tutaj warto zwrócić uwagę, poza rzecz jasna trójką właśnie głównych bohaterów, na znakomite epizody, niewielkie role, jak na przykład Piotra Franceskiego, Haliny Gryglaszewskiej. W zasadzie tutaj jakby dużo by wymieniać tak naprawdę. Jest to też film zrealizowany, można powiedzieć, z wielkim rozmachem plastycznym. Zaraz kiedy on się pokazał, pojawiały się właśnie skojarzenia malarskie, przede wszystkim z cyklami rysunków Goi. Tak dostrzegano jakby tutaj pewien rodzaj takiej fascynacji groteską, pewnego rodzaju wyolbrzymienia, tak, tego obrazu miasta. Z tego co się dowiedziałam, Państwo będą oglądali oryginalną wersję filmu, właśnie z 1974 roku. Tutaj na przykład warto zwrócić uwagę na wszelkie sceny umownie orgi, prawda? Czy to orgi w pociągu, w którym Borowiecki jedzie do Berlina, czy takiego spotkania u jednego z przedsiębiorców, Kesslera, granego przez Zbigniewa Zapasiewicza. Te sceny zresztą też dlatego warto podkreślić, że Wajda po pierwsze dodał trochę takich scen, a wszystkie, które były w książce, wyciągnął, chcąc podkreślić właśnie, że tutaj nie tyle chodzi, prawda, krytykę którejkolwiek z tradycji, czy którejkolwiek z kultur, które współtworzą tę nową Łódź, tylko raczej chodzi o pokazanie tego, jak ta rzeczywistość budującego się miasta, budujących się fabryk, w istocie wszystkich, którzy w nią wkraczają, pozbawia jakiegokolwiek zaplecza duchowego. Tutaj widzimy, prawda, można powiedzieć po kolei, jak upadają wszelkiego rodzaju jakieś wybory ideowe, czy to religia okazuje się w gruncie rzeczy pustym rytuałem, jakaś spuścizna narodowa niepotrzebnym balastem, odrzuceniu ulega miłość. Nie ma w gruncie rzeczy tutaj żadnej z wartości, ni z porządku zbiorowego, ni z porządku indywidualnego, które by ulegały ocaleniu, bo nawet to, prawda, ostateczne pozostanie przyjaciół razem zaprawione jest sporą dozą goryczy i nie jest to w żaden sposób obraz triumfalny. Ja podkreślam to, że to jest wersja z 1974 roku, bo jak może Państwo wiedzą, to był jakby też taki przez moment głośny, prawda, głośna kwestia. Andrzej Wajda przemontował ten film na początku tej dekady. 9 października 2000 roku odbyła się premiera nowej wersji filmu, która rzeczywiście z jednej strony chodziło o to, żeby po prostu film odświeżyć. Tak, został przepisany ze słynnej taśmy Orwo na taśmę Kodaka, dźwięk został przygotowany w systemie Dolby Digital Stereo.
no, tego rodzaju, prawda, techniczna rekonstrukcja została dokonana, ale właśnie przy tej okazji przede wszystkim zostały dokonane ingerencje w sam film. Wajda przemontował część, przemontował kolejność niektórych scen, wyrzucił niektóre, między innymi taką scenę, która, prawda, uchodziła za, można powiedzieć, taką emblematyczną dla tego filmu, jedną z najsłynniejszych, to właśnie scenę orgii z spotkania miłosnego, mówiąc innym językiem, między Danielem, Karolem Borowieckim a Cukierową, tak, graną przez Kalinę Jędrusik. Wprowadził z materiałów, które się zachowały z okresu zdjęciowego, wprowadził sceny dodatkowe. Więc to jest, prawda, trochę inne, inne dzieło. Nie, nie jestem do końca przekonana, bo oczywiście musiał się reżyser tłumaczyć z tego, dlaczego zwłaszcza scenę, prawda, erotyczną wyrzucił z filmu. W końcu nie jest tak, że jakoś Kino Polskie obfituje w takie sceny. I to zresztą była taka scena, która u tych wszystkich, u tych, którzy chcieli krytykować film Wajdy, on zasadniczo spotkał się z dobrym przyjęciem, już nie mówiąc o znakomitym, prawda, jakby uznaniem międzynarodowym, między innymi nominacji do Oscara, jak niektórzy twierdzą, jedynej zasłużonej polskiej nominacji do Oscara. Więc to przyjęcie było zasadniczo pozytywne, ale no, pewne kontrowersje rzeczywiście, wyuzdanie tej sceny, prawda, w której Karol zdradza narzeczoną z kobietą, Żydówką, która zdradza męża. Przy okazji, prawda, wszyscy dokonają, oboje dokonują swego rodzaju zdrady, ponieważ są w trakcie, prawda, działania, no właśnie tak, takiego, można powiedzieć, na skraju legalności, prawda, na rzecz pozyskania pieniędzy na swoje przedsięwzięcia finansowe. Wajda twierdził, że to nie jest potrzebne.